tutaj straciliśmy wiosło, znaczy część wiosła, przedłużkę i musimy teraz skija dorobić, coś takiego, żeby spłynąć dalej, bo nie wiemy jak, co nas jeszcze czeka, jakie wystrze nas czeka. No to i tak. Widzieliśmy też chłopaków, którzy przepłynęli tutaj chwilę później, czyli im się jakoś udało. Znaleźliśmy się w końcu, stoimy 20 metrów dalej na szczycie tej wyspy, trzeba było sobie wyrąbać dojście, no ale jesteśmy razem, po... No ja p***le. Straszna wyrypa. A jeszcze przed nami nie wiemy nawet co. W kanałzie wybrodkach na Dża 1-1. Jak nastąpi przewrócenie łodzi i nastąpi rozdzielenie. Tak, myśmy tu z Dominikiem walczyli, jeżeli by jeden z nas się odłączył i załóżmy, że on by wtedy popłynął, a drugi z łodzią by został i on by jakoś do brzegu dobił. No załóżmy, tu prędzej czy później, ale by do brzegu dobił. A tamtego by poniosło. To co wtedy? Na prawą stronę. Dobrze, ale teraz słuchajcie, w jaki sposób mamy znaleźć tego kogoś? Na prawą stronę. Tak. By wiadomo, że wtedy wiesz, że ty jest stałej. Nie, ale poczekaj, ale widzimy ten brzeg. Gdzie tam przy tym szumie i przy tym wszystkim znajdziesz człowieka? No od tyłu. A jak ty proponujesz, Andrzej? No się właśnie zastanawiamy. Co i teraz musimy sobie powiedzieć, co na przykład w sytuacji, gdy jednak się znaleźć nie można, bo to jest optymistyczna wersja, że ten popłynął, ten dobił do brzegu, następnie się wszyscy, trójka się zebrała, jednego nie ma, ruszamy do przodu, szukamy go i go znajdujemy. Ale co w sytuacji, jak się go nie znajduje? Co w sytuacji, jakie procedury? Od którym momencie ruszamy, w którym momencie, jak długo szukamy, co robimy? Dzień, dwa dni, a potem pójdziemy dalej, a potem ta osoba musi po prostu iść na południe. Do drogi. 20 km? Tak, na razie nie możemy znaleźć, możemy dłużej czekać. Chyba lepiej, bezpieczniej jest przy rzece zostać. Tak, bo przy rzece jest jeszcze jedna rzecz. Przy rzece są ludzie. Są, nie? Ludzie, tak. Od czasu do czasu znajduje się rybak i teraz, no tylko czy ktoś taki podpłynie? Bo oni też różnie reagują, nie? Nie, no zazwyczaj podpływają. Jak chcesz, jak ich zawołasz dobrze, jak to... Tak, to, tylko to. Tyle, że czy przy takim szumie na przykład, jeżeli masz szum rzeki... Nie, trzeba spłynąć, więc tak, trzeba spłynąć za kataraktę albo zejść brzegiem. To jest podstawa, nie? A przedrzeć się możesz taką odległość, to jest najdalej kilometr. Bo wiesz, tam w razie czego wchodzisz do wody w kamizelce i się przesuwasz. No tak. Tak, może to by było najrozumniejsze. Ale co wtedy? Ten, kto się odłączył, czy ci, którzy się odłączyli, bo to może być tak, że dwóch odpłynęło i łódź jedna stracona, w ogóle nie ma jej. Jesteśmy przed kolejnym bystrzem, słyszymy jego huk. Jeszcze go nie widzimy. Tutaj szukaliśmy ścieżki, ale tutaj nie ma nic. No więc próbujemy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy obejrzeć ten obystrze, ten wodospad, czy co to tamkolwiek jest. Coś, co szumi. Uważaj, przed tobą kolczasta roślina. Spływa, nic nie zobaczymy. Tutaj coś widać? Ja nic nie widzę, ale można by spróbować wejść na drzewo. To my nie widzieliśmy tego głównego jeszcze, wiesz? Bo tam na środku się pieni. Na środku jest główny. O kurczę. Niesamowite. Ale widać. Jestem ciekaw, czy jest śmiałek taki, który poszedł tutaj kiedyś, rozumiesz, skokiem przez ten wodospad, w ogóle nie patrząc na to, co tam jest. Yeah.
tu jest przejście. Spokojnie, nie? Spokojnie, tutaj damy radę. Proszę bardzo. Kaski kaskami, ale zdecydowaliśmy się jednak przenosić nasze kajaki. Jest to przedostatnia szansa na przenoskę. I postanowiliśmy z niej skorzystać jako odpowiedzialni ojcowie rodzin, synowie matek. Powiedzieliśmy sobie, przeżyjmy. Co ja mam powiedzieć? No tak, tak zróbmy. Tak, łyżka jeszcze, łyżka. Tu poświećcie mi. Jest, dobra. Tu jest dalej gulasz sojowy. W sosie czosnkowo-pomidorowym. Cebulowo? No, cebul... Dużo jest cebul. Tak. Dobra, słuchajcie, tu tak jadę, nie? No po takim mniej więcej będę się stało chwytać. Raz. Ale nie wiem, czy to się tak, kurde, uda, no... Ja mam taki. Dwa. Byś to pomogło. Ale poczekaj, nie, to tam... Raz. Dwa. Raz, dużo. Trzy. Raz, dwa, trzy. Jest jak liczył, raz. Dwa. Nie, ja sprawdzam, czy odpowiednie łyżki, nie? Tak. To niby liczy, ale wiesz. Dwa, dali świecić mi tu, świecić. Dwa, trzy. No. Do konsumpcji przystąp. Hurra! No więc tak, jesteśmy w tej chwili przed wyruszeniem, obchodzimy Bystrze, stoimy zwarci, gotowi jak ten oddział wojska, no i zakładamy za chwilę wory i ruszamy. Spójrzmy na zegarek, jest godzina ósma, ósma godzina. Tak jest, żeby nie było, że kłamiemy. Także ruszamy dokładnie o ósmej, zobaczymy ile czasu nam to zajmie. Kurczę, ciężki marsz. Ciężki, pierwszy ciężki marsz.